Ewa Piątkowska z nami na kilkanaście, już kilka... Dziesięć dni. Zbliża się gala, Narodowa Gala Boksu i twoja pierwsza obrona, w końcu pierwsza obrona tytułu Mistrzyni Świata WBC wagi super półśredniej. W zasadzie okres przygotowawczy już można uznać powoli za zakończony. Powiedz, jak to wyglądało na sali treningowej z Andrzejem Liczykiem? To było kilka tygodni, chyba trenowaliśmy około 8 tygodni razem. Bardzo ciężkiej pracy. Wielu sparingów. Nigdy nie przepracowałam tylu rund sparingowych, co podczas przygotowań do tej walki, ale było mi to potrzebne właśnie po takiej przerwie, żebym nie czuła tak dużej rdzy w ringu. Dzisiaj stoczyłam już ostatni sparing, no i muszę powiedzieć, że już więcej bym nie chciała sparować, że tyle, ile przesparowałam, tyle mi z zupełności wystarczyło. Jestem zadowolona z formy, jestem zadowolona z tej pracy, którą włożyłam i czekam teraz na świeżość, na oczko, na to wszystko, co ma przyjść w przyszłym tygodniu, chociaż już w tym tygodniu były takie momenty, że rzeczywiście czułam taki przypływ energii, czułam, że ta praca się zaczyna zwracać. Okej, co trener Andrzej Liczyk w tobie zmienił przez te kilka tygodni pracy, jeśli w ogóle coś zmienił? Przede wszystkim starał się pracować nad moimi nogami, szczególnie jak się dowiedzieliśmy, z kim będę walczyła, bo to będzie rywalka, która idzie cały czas do przodu, więc ja jako ta wyższa zawodniczka będę musiała schodzić na bok i cały czas być w ruchu, więc nad tym dosyć mocno pracowaliśmy. No a tak to no wiadomo, że pracuje się nad wszystkim po trochu, nad różnymi kombinacjami. Trener też poprawił u mnie trochę wydolność takimi bardzo, bardzo mocnymi tarczami i tymi właśnie sparingami. Czasami przerywał sparingi rundą tarczy, wtedy sparing partner czy partnerka odpoczywali, ja zasuwałam dalej, no i później wracałam do nieco bardziej wypoczętego przeciwnika. Okej, ale trener Andrzej Liczyk znany jest z tego, że cały czas lubi dużo mówić, lubi poprawiać nawet w trakcie tarczy, sparingów, cały czas gdzieś zwraca uwagę. Na co szczególnie? Praca nóg to był taki fundament tych przygotowań? Tak, trener starał się wypracować u mnie taką lekkość na nogach, żebym nie boksowała o ciężale, tylko żebym sobie tak właśnie na tych nogach latała. Coś w stylu właśnie takiej szkoły amatorskiej może trochę. No wiadomo, że nie przestawiamy się na boks amatorski, ale trochę tej lekkości mi się na pewno przyda. Maria Lindberg, mówisz, że może być od ciebie silniejsza w wymianach, jeśli się w nią wdasz. Skąd taki pomysł? Stąd, że ona pochodzi z wyższej kategorii. Ona zbija trochę wagi do tej kategorii, natomiast ja idę od dołu, więc już samymi tymi kilogramami może być cięższa, też w takim sensie cięższa do przepychania. Natomiast siłę ciosu też ma na pewno solidną, bo mówią o tym właśnie jej nokauty, że bardzo dużo walk wygrała przed czasem, więc coś musi być w tym ciosie. Ta jej historia zdrowotna, którą tam wyciągnęli polscy dziennikarze, ja szczerze przyznam, też o niej wcześniej nie słyszałem. Jak to wszystko sobie przeanalizowałaś, to co sobie myślisz? No, że musiała być bardzo zdeterminowana, bo no szczerze ja bym się na taki krok nie zdecydowała, tym bardziej, że to nie było tak, że ona była skazana na boks, bo to jest dziewczyna, która ma wykształcenie, mogłaby wykonywać inną pracę, no ale też trochę ją rozumiem, bo ja też powiedzmy zrezygnowałam z wielu rzeczy, żeby boksować, z wielu rzeczy, które tak racjonalnie patrząc byłyby dla mnie lepsze. No i to jest właśnie to. Myślę, że każdy, kto uprawia boks, jest trochę szalony, no i trzeba się po prostu zgodzić z jej decyzją. Skoro lekarze jej pozwalają walczyć, to jest to jej ryzyko. Ja się tym nie zamierzam przejmować. No oczywiście nie chcę, żeby coś się stało w ringu, ale nie chcę, żeby mi też to wchodziło do głowy. Mówisz, że to będzie rywalka wymagająca, twoim zdaniem bardziej wymagająca niż Aleksandra Magdziak-Lopez, z którą boksowałaś o ten wakujący pas? Myślę, że tak, dlatego że Lindberg idzie bardziej do przodu, jest po prostu bardziej ofensywnie nastawiona. Jest o tyle łatwiejsza od Magdziak, że jest te kilka centymetrów niższa, ale też ona nie idzie jak taki, za przeproszeniem, baran do przodu, tylko robi takie fajne uniki. Pooglądałam trochę jej walki i rzeczywiście wypracowała sobie taki styl walczenia z wyższymi rywalkami i całkiem fajnie chowa się pod ciosy, też potrafi wyjść z tych ciosów ze swoją akcją, więc naprawdę czeka mnie 10 rund ciężkiej pracy na pełnej koncentracji. Okay.
jeszcze zapytam Ciebie na koniec o to samo doświadczenie walki na PGE Narodowym, bo pamiętam, że chyba brałaś udział w jakimś meczu charytatywnym piłki nożnej, więc miałaś okazję gdzieś sobie zwizualizować, jak to jest być w centrum tego zamieszania. Tak, tak, brałam udział tam w meczu charytatywnym i to jest naprawdę niesamowite doświadczenie grać tam, grać właśnie na tej murawie. Tutaj natomiast będzie więcej kibiców, bo wiadomo, że na te wydarzenia charytatywne jednak przychodzi trochę mniej osób niż na komercyjne, więc no ogólnie ja tam byłam wiele razy, byłam też tam całkiem niedawno na łyżwach ostatniej zimy, byłam też na paru meczach, czy to piłka nożna, czy futbol amerykański, więc jest to mi znane miejsce, no ale wystąpić na nim to jednak coś zupełnie innego. Myślę, że to będą dodatkowe emocje, ale też nobilitacja i motywacja, że, bo naprawdę nie każdy może w swojej karierze doświadczyć czegoś takiego. Wygrywasz z Marią Lindberg i co dalej? Nie mam zielonego pojęcia. Pójdę sobie do VIP-roomu, najem się porządnie, pójdę spać, no i później siądziemy z ekipą moją, z promotorami, z trenerem, pomyślimy, co robić dalej, bo sama nie wiem, jak tam wyglądają rozmowy z innymi zawodniczkami, z innymi z naszą federacją czy z innymi federacjami. I nie wiem, no wiadomo, że przed walką się takimi rzeczami nie można zajmować, przejmować, po prostu się na razie skupiam na jednym pojedynku. Damn. Yeah.